Bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować dzisiaj na gali właśnie w Lublinie, który obchodzi 100 lat, AZS tutaj obchodzi stulecie. Te obchody są prowadzone od już roku, czy prawie ponad roku, ale to jest taki punkt kulminacyjny, gdzie chcemy pochwalić się swoimi osiągnięciami naszej młodzieży studenckiej, a jest tych osiągnięć sporo. Znakomite igrzyska w Łodzi, które się odbyły w tym roku, ale także AMPy i inne zawody, w których uczestniczyła młodzież po pandemii, z bardzo dobrymi wynikami, bardzo dobrze zorganizowane. Ale co także ważne, chcemy podkreślić rolę Lubelskiego Akademickiego Związku Sportowego, tego właśnie okręgu, który renesans przeżywa w ostatnich latach, który bardzo dobrze funkcjonuje, przez lata cały funkcjonował dobrze, ale teraz funkcjonuje znakomicie i w zakresie rozwoju sportu akademickiego, i w zakresie prezentacji sportu akademickiego, ale także w współpracy bardzo dobrej z Zarządem Głównym Akademickiego Związku Sportowego. I z tego co wiem, rektorzy lubelskich uczelni, ale nie tylko lubelskich, bo to jest okręg, czyli dotyczy tej szerszej perspektywy, bardzo dobrze ze sobą współpracują. I młodzież tutaj ma dobre warunki do rozwoju sportu akademickiego i chcemy zrobić pewien taki ukłon, pochylić czoło i powiedzieć, że jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. Warto powiedzieć także jeszcze o zarządach miasta, o prezydencie miasta, także o wojewodzie i marszałku województwa. Wymieniając te instytucje, myślę o ludziach, którzy tam pracują. To jest taki moment, żeby powiedzieć dziękuję i cieszymy się, że jesteśmy w Lublinie.